Panie prezesie, pomimo ciężkiego, pandemicznego czasu, Kamiennogórska Strefa notuje same sukcesy. Jak pan to robi? Dziękuję pani redaktor za te same sukcesy. Faktem jest, że działamy tak jak inne byty gospodarcze w sytuacji mało komfortowej. Koronawirus nam nie pomaga. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że miniony rok i to, co się dzieje, odnotujemy bardzo dobre wyniki. Radzimy sobie w tej sytuacji, ale to, co jest najbardziej istotnego, co zdominowało koronawirusa, to jest ustawa, która weszła w życie o wspieraniu nowych inwestycji. Ona ma praktycznie 2,5 roku i to jest to narzędzie, które uruchomiło naszych przedsiębiorców. Żeby państwa nie zanudzać, co jest rzeczą najistotniejszą. Pomoc publiczna, która jest na bardzo wysokim poziomie, bo od 25 do 45% deklarowanych nakładów inwestycyjnych i fakt, że strefy pod rządami tej ustawy, o której mówię, otworzyły się na polskie firmy i przede wszystkim nasze małe firmy. Korzystając z obecności państwa i z faktu, że oglądają nas również przedsiębiorcy mali, ja zachęcam przedsiębiorców i tak na skróty, z miliona deklarowanych pieniędzy na inwestycje możecie państwo mieć zwrot w postaci 45%, czyli 450 tysięcy. Sukces strefy, a muszę tak powiedzieć, nie jest to mój osobisty sukces, bo na ten sukces pracuje cała strefa, cała załoga. Jesteśmy małą strefą, aczkolwiek muszę powiedzieć z dobrym, dużym wynikiem. Ubiegły rok, a teraz jesteśmy kwitowani, zamknęliśmy wynikiem dodatnim przekraczającym 300 tysięcy złotych. To jest bardzo dobry wynik. Przypominając, że przejęliśmy strefę z ujemnym wynikiem finansowym i z brakiem źródeł przychodów. Czyli był moment, gdzie była sytuacja niekomfortowa. Dzisiaj, tak jak państwu powiedziałem, jest dodatni wynik finansowy. A to, co mogę powiedzieć, co się dzieje aktualnie, bo mamy już pierwsze półrocze. Za pierwsze półrocze odnotowaliśmy wynik przekraczający 2 miliony czystego zysku. To, co traktuję jako nasz sukces strefy, to ilość wydanych decyzji, a wydaliśmy w ubiegłym roku 11. Dla przypomnienia, wcześniej strefa wydawała od 3 do 5 i to był sukces. Dzisiaj nasz standard to jest praktycznie 10 decyzji wsparcia nowych inwestycji, czyli tak po ludzku 10 dużych inwestycji fabryk. Na pewno też żeście państwo słyszeli, że udało nam się pozyskać inwestora dużego, gracza gospodarki strategicznego. To jest firma Technonicol. Ta fabryka już działa, zatrudniła mnóstwo osób. Prowadzimy dalsze negocjacje, bo są kolejne projekty, które będziemy realizowali. Ten rok, nawiązuje do pytania pani redaktor, też jest w miarę godziwy, w miarę dobry. Półrocze to jest sprawozdanie, to są dane, które przekazujemy do ministerstwa, które można sprawdzać. Już na te półrocze wydaliśmy 11 decyzji wsparcia. Czyli jeżeli... No dopiero pół roku i już 11. Panie prezesie, jak to się dzieje? Bo wielokrotnie, kiedy miałam okazję z panem rozmawiać, i ja zadaję wciąż jedno i to samo pytanie. Jak pan ocenia świadomość przedsiębiorców dotyczącą tego, że można przyjść do strefy i tutaj zalokować swoje przedsiębiorstwo? To jest specyficzny dialog, który w pierwszej fazie polega na budowaniu zaufania. Mówimy o ogromnych pieniądzach. Głównie to są środki prywatne. Czyli ten inwestor musi nam uwierzyć, że to, o czym nam mówi, o co zabiega, co jest przedsięwzięciem gospodarczym, będzie miał realne przełożenie w postaci decyzji wsparcia. Im większe pieniądze, tym trudniej o zbudowanie tego zaufania. Ale jest efekt i radość i dla samego inwestora, i dla nas, dla strefy, bo my po to jesteśmy. A dla mieszkańców, dla PKB, czyli ogólnie ma to ogromny wpływ, przełożenie na środki finansowe i w samorządach, i w państwie. A dla mieszkańców, no kolejne nowe miejsca pracy. To w ramach przypomnień,
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o specjalne strefy, my jesteśmy praktycznie głównym pracodawcą w regionie poprzez naszych inwestorów. To, co jeszcze jest nowum, ja będę mówił o tym cały czas, dlatego że to jest istotne, chcę odczarować strefy pod rządami starej ustawy i nowej. Czyli my jesteśmy dzisiaj bytem gospodarczym, który obsługuje 63 gminy na terenie dwóch województw, 11 powiatów. Czyli oddziaływanie strefy kamiennogórską na pracodawców, na kapitał jest duży, a to, co jest sukcesem mojej załogi, moich pracowników, to jest tempo wydawania decyzji. I tutaj z dumą drukowanymi literami, my żeśmy nie przekroczyli czasu jednego miesiąca wydania decyzji. Od przyjścia inwestora do strefy do wydania decyzji. A przypominam, że to się dzieje często w języku obcym, pod rządami przepisów prawa i jest to bardzo skomplikowane. Panie prezesie, oczywiście kapitał ludzki, tak zwany kapitał ludzki jest tutaj w strefie nieoceniony, ale was tutaj pracuje garstka. Dosłownie. Jeżeli przyjąć środki, które uwzględniamy w naszych decyzjach, a więc są grube miliony, przekroczyłem, mieliśmy inwestorów, którzy przekroczyli nakłady 80 milionów i wydawaliśmy taką decyzję. Ta decyzja jest później kontrolowana przez ministerstwo, jest wydawana w interesie samego inwestora. No to ja jestem dumny z załogi i no praktycznie robią to w trybie błyskawicznym. Stworzył jakiś team, który mówi o pracownika strefy, zabiegamy o tego inwestora, później jest etap negocjacji z inwestorem i później finał, wydanie decyzji ku uciesze i samego inwestora i strefy. I przyszłych pracowników danego zakładu. Panie prezesie, co przed wami? Co przed nami? Myślę, że w momencie, kiedy znajdą się nowe rozwiązania dotyczące tego filaru Nowego Ładu, że znajdą się tam pokaźne środki, mówimy znowuż o potężnych pieniądzach, że będzie to jakiś zastrzyk zarówno dla stref w Polsce i dla samorządów lokalnych. Mówimy tutaj o infrastrukturze, o całym zapleczu, bo pamiętajmy, że inwestor, który przychodzi do określonej gminy, a działka jest w określonej miejscowości, ona nie jest w suficie. Czyli w momencie, kiedy inwestorowi podoba się jakiś grunt, jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to duża firma potrzebuje dużej ilości mediów technicznych. To jest raz, czyli mówimy o wodzie, o energii elektrycznej i gazie. Duża firma też odprowadza ścieki i potrzebuje wodę, czy też mówimy tutaj o infrastrukturze lokalnej, żeby pozyskać dużego inwestora. No i to, co jest płucami rozwoju gospodarczego, to jest strefa, to jest droga. I teraz to, co nas cieszy najbardziej, Państwo widzicie, jak rośnie S3, myślę, że zostanie oddana w terminie, a ten termin oddania to już szybciutko, bo to jest kwestia roku, półtora. I otwiera się szlak komunikacyjny z północy, czyli od Szwecji po Grecję, a pamiętamy o tym, że przejście tutaj jest w Lubawce, a to są nasze tereny inwestycyjne. Tutaj upatrujemy jakąś szansę, nadzieję. Myślę, że inwestorzy o tym już wiedzą, bo jest zainteresowanie i terenami i być może stąd te decyzje, które wydajemy. To z tego powodu poszukujecie pracowników? My pracowników poszukujemy cały czas, bo z drugiej strony to jest rzeczywistość, zmieniła się sytuacja, nie mamy szkół zakładowych, szkolnictwo dualne. Inwestor szuka konkretnego pracownika przygotowanego. Również trzeba zaznaczyć, że te stanowiska pracy, które powstają, one są bardzo drogie, tak? Wyposażone w urządzenia elektroniczne, w automatykę.
No, borykamy się jak praktycznie większość stref, większość powiatów, czy nawet to przekracza granice państwa, z niedoborem kadr wysoko wykwalifikowanych. To jest nasza przyszłość. No, potrzebujemy pracowników związanych z automatyką, z inżynierią. Strasznie niedobór jest, jeżeli chodzi o tą wyższą kadrę techniczną. Aczkolwiek no, przyszłość rozwiąże i mam się, tak jak w każdej innej sytuacji, rynek sobie z tym poradzi. Osoba, która ma dobre kwalifikacje, powinna dobrze zarabiać. Jeżeli uczelnie i nasi inwestorzy, a to jest w ich interesie, dotrze do nich ten fakt, a na pewno dociera, myślę, że pomogą w zdobyciu kwalifikacji młodym, dobrym ludziom.